My charytatem nie graliśmy dla Henia, który cierpi na ciężką chorobę, więc za inicjatywą więcej takich się działo i ja, jeśli komuś można pomóc w jakikolwiek sposób, zawsze chętnie, także fajnie, że tu Krzysiek z Białęki organizuje takie rzeczy, no bo trzeba pomagać. Jako, że mamy fundację z Karoliną K2, już chyba wiecie, to angażujemy się w coraz więcej tego typu akcji, inicjatyw i akurat Grzegorz Kurca, burmistrz, dla mnie prezydent dzielnicy Białołęka, zorganizował fajny mecz gwiazd charytatywny. Przyjechałam do Warszawy, graliśmy mecz charytatywny w koszykówkę dla małego Henia. Legendary Polish Power! Zawsze chciałem swojej pomocy i dziś udało mi się. Super inicjatywa, bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział, że mogłam pomóc i przekazuję na licytację czapeczkę UFC z moim autografem, będzie można ją wylicytować. Także co mogę więcej powiedzieć? Było super. Krzyk drużyny ciemnych, słucham was, głośno! A, no to właśnie powaga. Okrzyk drużyny ciemnych i krzyknęli jaśni, ale dobrze, dobrze, cieszę się, że się rozumiemy. Tak, nokautuj Karolka. Do parteru sprowadź. Nie ma pierwszych punktów na razie. To zbierze pan, to stupią dziewczyny. Niech ktoś je powstrzyma. Nie ma żartów. Karolina wzięła sobie wszystko dzisiaj na poważnie. Łączka szuka gry. Ewidentnie szuka gry i szukają Karoliny. Bardzo ciekawa jest ta technika. No na to czekałem. Janeczku, dajcie piłkę Janeczkowi. Tak, on lubi. On jest dobry technicznie. Patrzcie na to. I szuka koleżanki. Nigdy nie spodziewałam się, że stoczę pojedynek z Jankiem Błachowiczem. Z Karoliną nie spodziewałem się, że będziemy rywalizować w ten sposób, ale wiedziałem, że to będzie ciężko. Także, ale ugraliśmy remis. Także, dobrze, cieszę się. Spojrzałam mu w oczy i się nie bałam. Ale szkodanko, poszedł tam do końcowej Janek Błachowicz. Rzuciła, uważajcie, w koszykówce rzuciła za 4 punkty według speakera. Nie wiem jak to jest możliwe, ale zobacz 4 punkty. Karola! Karola! Pusta złoty! Tak jest! Jeden ostatni rzut dzisiaj! Energię dla Henia, na którą pozbieraliśmy 4000! 200 złotych! Burza oklasków, bo MVP tego spotkania został nie kto inny, tylko Heniusz! Heniusz, ja Ciebie, mówimy szczerze, że ta moc przejdzie, gdziekolwiek jesteś.